z lekcja krok po kroku z kolei Rocky. I tak jak zawsze zaprezentujemy wam dzisiaj dwa scenariusze. Jolanta, najlepszy bibliotekarz zachodniopolskiego, zachodniopomorskiego oraz województwa. Województwa, tak, oraz drugi najlepszy bibliotekarz w Polsce, słuchajcie, bo ja chciałem to zaznaczyć, bo warto o tym wspomnieć. Tak została uhonorowana, czyli nasza tutaj kreatywna głowa od pomysłów kolejowych zaprezentuje oczywiście jako pierwsza, a ja później coś tam jako smaczek na dodatek dorzucę. Scenariusze, które wam dzisiaj pokażemy krok po kroku, będą scenariuszami oczywiście dostępnymi za darmo, całkowicie. Wystarczy zajrzeć, zapewne jutro albo pojutrze będą wrzucone, bo dzisiaj je wysłałem do wrzucenia na stronę kodowanie-na-ekranie.pl i tam te scenariusze będą. Oraz słuchajcie, jeżeli chcielibyście popatrzeć poprzednie scenariusze, bo na przykład nie było was wcześniej tutaj, to wszystko jest dostępne na kanale YouTube Mentor Systemy Audiowizualne. A dzisiaj piąty i ostatni webinar przed wakacjami. O Kodi, Rocky. Tak więc, Jolanta, ja oddaję głos, jak zawsze, jako pierwsza. Dobra, kochani, mój scenariusz jest tak świeżutki, po prostu jak świeża bułeczka, ponieważ mam dzisiaj taki smaczek, taką wisienkę. Zawsze mi się marzyło, żeby zaprojektować matę dla Kodeja, ponieważ jak wiecie, na stronie mentora w zakładce sklep można też nabyć różne fajne maty, ja też z nich korzystam, ale zamarzyło mi się właśnie, że sama też taką matę zaprojektuję i dzisiejsze zajęcia, właśnie dzisiejszy scenariusz powstał, ponieważ myślałam już, co tu jeszcze z Kodeja pokazać, czego było najmniej i padło mi tutaj na odczytywanie kolorów. Jak wiecie, do Kodeja dołączone są takie karty z kolorami i ja na podstawie tej palety barw, tych kart, stworzyłam właśnie taki autorską matę, autorską planszę i po prostu dzisiaj ją odebrałam, nawet nie ja, tylko mój mąż o 17 godzinie, jest o 19 po prostu kończyłam pracę, więc nie, o 18 dostałam tą matę, więc wiecie, to co zaprojektowałam sobie najpierw na komputerze, znaczy ja tylko to wymyśliłam, oczywiście moja koleżanka Justyna Grzybowska zawsze te moje zachcianki w Photoshopie spełnia, więc ja jej powiedziałam po prostu co jak ma być i zobaczycie dzisiaj jak to fajnie wyszło i myślę, że to też będzie dla was taka podpowiedź, jak z tego korzystać. Nie wiem, Sylwester, czy te pliki graficzne, które ci wysyłałam, czy one też będą dostępne, czy jakoś tylko dla chętnych, ale to myślę, że później dopowiesz. Więc dzisiaj programowanie kolorów, jeżeli chodzi o takie narzędzia programistyczne w Kodeju, to będziemy wykorzystywać właśnie jego czujnik koloru, który jest zbudowany tutaj. I dzisiaj do naszej zabawy będziemy potrzebowali właśnie ten czujnik mieć obrócony w dół, więc to tak na początek. I będziemy programować po prostu jego reakcję na kolory. I ten scenariusz nazywa się Kodejowa gra planszowa, ale widziałam właśnie na stronie mentora, że dziewczyny fajnie to przemianowały coś na stylu pionek. I właśnie o to mi chodziło, że Kodi ma być takim pionkiem, którym będziemy poruszać. I tak, tutaj będziemy łączyć na pewno ten scenariusz z tym scenariuszem, który już mamy, czyli scenariuszem stworzonym przez Sylwestra, którego tytuł już tutaj mam zanotowany, brzmi. Sterujemy robotem z poziomu komputera. To na pewno nam będzie potrzebowane do sterowania. Będziemy mogli też, na koniec wam podam nazwę jeszcze jednego scenariusza, z którego będzie można skorzystać, więc dzisiaj trochę chaotycznie, dużo na początek, ale żebyśmy niczego nie przegapili, jak mówię, to jest dzisiaj wszystko świeżynka, więc przechodzimy najpierw do zaprogramowania tego ruchu ze scenariusza, o którym mówiłam, sterujemy robotem z poziomu komputera. Dobrze, i już mam nadzieję, widać tutaj mojego mBloka. Jeśli nie widać, to Sylwester, daj mi tam znać, ale myślę, że wszystko jest ok. Kochani, czyli dzisiaj będziemy pracować w trybie live. Oczywiście najpierw włączam mojego robota, bo wyjątkowo nie mam go połączonego, nie chciałam tracić baterii. Robimy połączenie.
i robimy tryb live. Dlaczego jest nam tryb live potrzebny? No to przekonamy się od razu po przejściu do zakładki zdarzenia. Gdybyśmy nie mieli włączonego trybu live, to ta zakładka, kiedy spacja, klawisz naciśnięty i po kliknięciu flagi zielonej, by nie były aktywne, tak jak ten teraz, a my będziemy potrzebować właśnie na początek właśnie te bloki wyciągnięte 4 razy. Dlaczego? Bo nasz Cody będzie mógł się poruszać w 4 kierunkach. Prosto, do tyłu, w lewo i w prawo. Na naszej planszy oczywiście. Planszę zaraz Wam pokażę, jest cudna. Już się w niej zakochałam. I kochani, będzie mógł się poruszać w 4 kierunkach. Pamiętamy o trybie live. Tak jak przypominam, dokładną instrukcję, jak to zrobić, macie w scenariuszu Sterujemy robotem z poziomu komputera. Oczywiście scenariusz dostępny na stronie kodowanie na ekranie.pl. Kochani, i robimy strzałka w górę, strzałka w dół, strzałka w lewo, w prawo, przepraszam, i w lewo. I na początek bardzo prosto do tego dodajemy akcję, czyli ruch robota. Jeżeli strzałka w górę, to będzie jechał prosto do przodu. Jeśli strzałka w dół, to będzie jechał prosto do tyłu. Jeśli strzałka w lewo, to będzie skręcał w lewo i strzałka w prawo, to będzie skręcał w prawo. Teraz musimy nadać odpowiednie parametry. I kochani, to też zależy od tego, jak wasi uczniowie to ustawią, jak do tego dojdą. Ja tutaj w scenariuszu napisałam, że moc 1 przez 1 sekundę, ale jeżeli chcecie, żeby ten robot był bardziej zwrotny, no to możemy się pokusić o te pół sekundy i ja sobie na początek tu ustawię pół sekundy. Za chwilę przekonacie się, o co chodzi. Oczywiście możecie też zostawić sekundę, ale musicie pamiętać o tej zwrotności. I nasz robot będzie mógł skręcać w prawo w kącie prostym 90 stopni i w lewo w kącie prostym też 90 stopni. Czyli to jeżeli chodzi o sterowanie i tutaj nasz robot już, to jak naciśniemy, to on jedzie, widzicie, kółka się kręcą, więc to już nam działa, bo jesteśmy w trybie live, więc od razu możemy to sprawdzać. Kolejny nasz punkt. My chcemy, żeby nasz Cody był pionkiem, ale nie takim zwyczajnym pionkiem, który tylko będzie się poruszał po planszy. My chcemy, żeby on też liczył punkty, czyli będzie rozstrzygał już wszystkie spory, bo punkty będą policzone. Plansza, którą stworzyłam, ona jest zaplanowana tak, żeby mogły na niej jechać jednocześnie 3 roboty, czyli jakby 3 drużyny mogą jednocześnie poruszać się po planszy. Jeśli mamy 3 komputery, 3 roboty, jak najbardziej możemy sobie śmigać we trójkę. I teraz jak zrobić, żeby nasz robot liczył punkty? Tutaj musimy zastosować oczywiście zmienne, musimy utworzyć nową zmienną. Nasza zmienna będzie się nazywała, no nie inaczej jak punkty. Punkty. I jeżeli ktoś jest pierwszy raz na pierwszy, to jest jego pierwszy webinar, no to przypomnę, że kiedy utworzymy zmienną punkty, pojawiają nam się 4 nowe przyciski plus ten tutaj z wartością do pokazania. Jeżeli to jest zaznaczone, pojawia się tu, jeżeli nie jest zaznaczone, no to się nie pojawia. Więc mamy już punkty. Tymi opcjami zmień punkty, pokaż zmienną punkty, ustaw punkty na określoną wartość, my będziemy sobie te punkty dodawać, zerować i pokazywać. Więc mamy już pierwszą rzecz zrobioną, czyli mamy zmienną punkty i mamy sterowanie robota. Teraz najważniejszy punkt tej imprezy. Czyli chcemy, żeby nasz robot odczytywał kolory. I teraz będziemy tworzyć sobie taki jeden pakiet bloków, który będziemy kopiować, zmieniać kolory i zmieniać reakcje. Wybieramy więc ze zdarzeń, kiedy przycisk A, bo będziemy, umówimy się tak, że kiedy wciśniemy przycisk A, wtedy to skanowanie będzie się uruchamiało, będzie szczytywało kolor i będzie odpowiednia reakcja. Tak będzie dla nas najlepiej. Będziemy też używać innego przycisku, na przykład przycisku B do zerowania, ale to zrobimy sobie za chwilę. Dobra, czyli mamy przyciska. Jeżeli mamy jakąś reakcję, na przykład na odczytany kolor, to od razu wiemy, że potrzebny jest nam jakiś blok z zakładki kontrola. Tutaj będziemy korzystać z tego najprostszego warunku, czyli jeżeli coś, to coś. Jeżeli pada deszcz, to zakładam kalosze albo biorę parasol. To tak najprościej wytłumaczyć.
ale oczywiście będą nam też potrzebne najważniejsze, czyli bloki, zakładki, czujniki. Czujniki, które będziemy odczytywać. I tutaj, kiedy wejdziemy w zakładkę czujniki, musimy zjechać niżej, na sam dół, najlepiej od razu przewinąć. I mamy taki piękny blok, który nam pasuje tutaj do tego naszego kształtu. I tutaj docelowo mamy wykryty kolor, to czerwony. I będziemy tutaj potrzebowali zakładki zmienne. Na pewno będziemy chcieli, żeby nam pokazywał punkty na wyświetlaczu, czyli na kodeju tutaj. To od razu zapala się lampka. Co oprócz tych punktów potrzebne? Oczywiście weterani naszych webinarów wiedzą już, że potrzebne jest pokaż hello, gdzie te punkty umieścimy, ale chcemy też, żeby nam te punkty pokazywał tutaj, więc będziemy chcieli, żeby tą zmienną punkty cały czas pokazywał i na początku i dalej też, więc weźmiemy sobie też to pokaż zmienną punkty i najważniejsza jest nasza reakcja, czyli zmiana punktów. I to już będziemy sobie decydować, co o ile. Czyli zobaczcie, nasz pakiet do kopiowania będzie wyglądał tak. Kolor, zmiana punktów albo inna reakcja, pokazywanie punktów na wyświetlaczu i pokazywanie punktów tutaj na naszym polu roboczym. Dobrze, chciałam sobie tutaj odnaleźć. Teraz najważniejszym punktem waszej zabawy będzie to, żeby sobie ustalić, jaka będzie reakcja na dany kolor. To jest gra planszowa, więc najlepiej jest ustalić sobie oczywiście jakieś punkty. Jakiś kolor, który lubicie, może punkty dodawać, a ten, którego nie lubicie, może punkty odejmować. Naprawdę zabawa jest przednia, bo mamy troszkę tych kolorów, 8 jak zawsze naliczę, 8 kolorów, które można zaprogramować. Więc zaczniemy sobie od koloru czerwonego i umownie u mnie czerwony będzie dawał 5 punktów. Kopiuję sobie ten pakiet. Pamiętajcie, że przy kopiowaniu kopiuje się ta część od łapki w dół. Więc jeżeli ja chciałabym teraz skopiować jeden pakiet, to nie mogę klikać tu, tylko muszę znowu kliknąć tutaj. Ale najpierw sobie zmienię. Teraz kolor, muszę tutaj tak zaglądać, żebym, wiecie, nie pomyliła, ile ja tych punktów dla tych kolorów ustaliłam, on już mi tutaj oczywiście dodał, bo jestem w trybie live. Kolejny kolor to zielony i tutaj na przykład doda mi tylko 2 punkty. To zostaje bez zmian. Duplikuję znowu. I co mam teraz? Jaki kolor? Żółty. Kolor żółty. I kolor żółty, no słabo, tylko o 1 punkt. Może nikt nie będzie chciał na niego stanąć. I tutaj zrobiłam sobie jeszcze taki miszmasz, że stwierdziłam, że w grach planszowych też jest często przesuwanie się do przodu albo do tyłu. I zrobiłam sobie, że przy kolorze, muszę tutaj sprawdzić, bo pomylę, niebieskim, to wiecie, to jest ten taki ciemniejszy, tamten to jest turkusowy, przy niebieskim będę chciała, żeby mój robot, i tu wyciągam, nie zmieniał punktów, ale żeby, akurat tutaj mam, jechał prosto do przodu z mocą 1% przez 1 sekundę. Zobaczymy, jak to się sprawdzi później w praktyce. Też musicie uczulić uczniów na to, że mogą to jak najbardziej dopasowywać. I to był niebieski. No to jak mamy niebieski, to bierzemy sobie też turkusowy. I zamieniam to, że na turkusowym będę chciała, żeby nie jechał prosto, tylko nie jechał do przodu, tylko żeby jechał do tyłu. Czyli jak turkusowy, to cofamy się na planszy, tak? I jesteśmy zawsze już trochę wcześniej, no ale możemy zdobyć więcej punktów. Duplikuję kolejne, zobaczcie, nie chcę tutaj tym, bo znowu będę coś robiła z punktami, więc sobie to rozdzieliłam i skopiowałam. Środeczek, to jest takie ułatwienie dla mnie. I kolejny wykryty kolor to może być fioletowy. I fioletowy, zaczynamy zabieranie punktów. Jeżeli zabieramy punkty, to w tej naszej zmiennej musimy wpisać wartość. No fioletowy zabierze nam minus 1 punkt. Kolejny to czarny, no myślę, że czarny
to musi nam zabrać z 5 punktów jak nic. I jeszcze został nam biały. No białym ja sobie akurat tak wymyśliłam, to jest tylko mój wymysł. Wy możecie oczywiście co innego, już mi skanuje otoczenie, będę musiała zaraz wyzerować te punkty, bo już mam 15 punktów. Zrobiłam sobie, że że biały, ostatni kolor, nic mi tutaj nie będzie żadnej reakcji czynił, robił. Czyli widzicie, tak to wygląda. Na początek ustawiamy, jakie konsekwencje będzie niosło ze sobą wybranie kolejnego koloru. I ja jeszcze mówiłam Wam, że chcemy, żeby też ten przycisk któryś nam zerował, czyli żeby pokazywał te punkty na wyświetlaczu Codeya, pokazywał nam te punkty, stałe nasze połączenie, ale też żeby je zerował, czyli ustawił punkty na zero. Ja zobaczę, teraz już mi tutaj naskanował, mam 15, wciskam B, no i już mam 0, tak, czyli jest ta opcja po to, żeby jak wejdzie nam kolejny gracz, to żebyśmy mogli sobie to zrobić. Ja zanim przejdę do pokazania Wam, jak wygląda ta plansza i jak robot po niej jeździ, to jeszcze chciałam powiedzieć, że możemy jeszcze zaprogramować przycisk C. Codeyowa gra planszowa to taki scenariusz, w którym pierwszy raz właśnie łączyliśmy Codeya z grą planszową. Wtedy Codey był jednak no takim kostką do gry, mógł losować. I tutaj tak samo możemy to zrobić, tylko żeby nam to nie znikało na Codeyu, najlepiej tą opcję losowania jest dać do postaci. Czyli na przykład, że kiedy wciśniemy duszka, on może nam tutaj pokazać, gdzie go mamy, powie nam jakieś tam od 1 do 10, tak? I ja sobie na przykład losuję 3 i wtedy wiem, że muszę się przesunąć Codeyem o 3 kostki. To taki dodatkowy bonus. Jeszcze weźmiemy sobie, żeby nam tu się to za długo nie pokazywało, to sobie jeszcze tak weźmiemy. O, czyli widzicie, wciskam na i losowanie mamy 8 i zaraz nam to zniknie. Czyli widzicie, pod kolejną opcję możemy sobie dodać ten duszek kliknięty, także dodatkowa opcja, czyli mamy wtedy 3 scenariusze, ten dzisiejszy pionek, tamten sterujemy robotem z poziomu komputera i Codeyowa gra planszowa troszeczkę zmodyfikowana do naszej zabawy. Ja się teraz przełączę się na inną kamerę. Dobra, ta kamera trochę tutaj będzie na początku przerywać, ale zaraz wróci do... Tak, słuchajcie, muszę się tak przełączyć, bo tam ta kamera tak... załapać. I zobaczcie, to jest moja autorska mata. Troszeczkę Wam teraz o niej opowiem. Nie będę starała się ruszać matą, ale będę tutaj pokazywać Wam. Tutaj mamy napis start 3 razy, bo mówiłam Wam, że są 3 drogi. Każda droga ma 18 kafelków. Tam u góry mamy napis meta. Meta, to myślę, że to widać. Jak nie, to w tych plikach graficznych też jak najbardziej. I kochani, każda kratka jest wzorowana tym takim naszym Codeyowym załącznikiem, ale to zaraz Wam jeszcze pokażę, ponieważ ta mata jest dwustronna. Czyli z jednej strony te kratki są pokolorowane i mogą tu jeździć 3 roboty, a z drugiej strony mamy takie same pola, tylko że białe i wtedy jak najbardziej można przyklejać sobie te nasze
kartoniki, bo one są takie wytrzymałe. Ja na przykład przyklejam je na takie znane glutki albo na taśmę dwustronną i możemy sami projektować, jakie kolory ma mieć nasza plansza. Tak? Tutaj też specjalnie Justyna zrobiła trzy kolory, że jedna to jest droga po trawie, druga to jest po asfalcie, trzecia to jest po piasku. I kładę kamienia. Kodej już stoi. Kochani, chodzi o to, żeby kodejem losuję liczbę, przemieszczam się do przodu i teraz, kiedy na przykład ja wylosowałam teraz jeden, przyjechałam na pierwszą kosteczkę, to muszę teraz sczytać kolor, który mi powie, ile mam punktów. Więc wciskam A. Wciskam A i chcę zobaczyć, jak wy widzicie. Wciskam A i na tym już kodeju mam 5 punktów, a wy widzicie jako 2, oczywiście odwrotnie, ale czerwony zaprogramowałam jako 5 punktów. I teraz może druga osoba, trzecia na kolejnych stanowiskach, a potem znowu ja losuję określony kolor i znowu jadę dalej. Jadę do przodu, jadę i jestem na drugiej kosteczce, czyli na drugim kwadraciku. Znowu szczytuję i teraz mam 7 punktów już tam. 7 punktów, ponieważ za zielony ustawiłam sobie plus 2. I mogę jechać oczywiście dalej, zależnie od tego, co tam wylosowałam. Teraz najważniejszy jest obrót. I jestem na fioletowym. Znowu wciskam. I mam plus, dobrze liczę, plus 1, nie, minus 1, tak, bo na fioletowym było minus 1, bo tam już były punkty ujemne. I zobaczcie, i tak po kolei każda drużyna za drużyną przemieszcza się po planszy. Pod kolorami możemy ustawić różne rzeczy. Słuchajcie, jeżeli połączymy to z postacią, to możemy też zrobić tak, że Cody na przykład będzie wydawał polecenia. Nie wiem, chcemy rozruszać towarzystwo, to mówimy skocz 3 razy, tak? Cody mówi skocz 3 razy. Wystarczy tylko ustawić nadanie komunikatu i jak najbardziej. Oczywiście, jeśli jest taka potrzeba, to mogę też stworzyć właśnie takie dla Was skrypty, żebyście wiedzieli, jak to zrobić, żeby po prostu połączyć kodowanie właśnie z ruchem. I znowu jest to przemieszczanie, obrót i najeżdżam na odpowiedni kolor. Znowu wciskam A i oczywiście pod B. Pod B mam zerowanie. Pod B mam zerowanie, ale tak jak mówiłam Wam, dobra część też jest z drugiej strony. Ponieważ nasza mata, o moje kapciuszki, nasza mata zmienia się w czystą matę, na której możemy układać oczywiście nasze kosteczki. I robot również może tutaj jeździć. Oczywiście zaleca się, żeby właśnie je przykleić ze względu tylko na te zakręty, tak? Na tych zakrętach. Oczywiście można sobie tam czasem pomóc ręką ustawić, ale ogólnie można tą matę wykorzystywać właśnie do programowania, ale też do tworzenia własnej gry planszowej, nawet tej niezwiązanej z kodowaniem. Samo już to właśnie, że określony kolor albo jakaś grafika umieszczona na takich właśnie prostokącikach generuje jakąś reakcję. Myślę, że dużo z tym frajdy, tym bardziej, że mogą grać
trzy drużyny albo trzy pary, to też jak mamy ograniczoną ilość kodejów, możemy sobie zrobić to etapami, więc myślę, że taka mata jak najbardziej się Wam spodoba, ale tak jak, czekajcie, zmienię kamerę. Tak, jeszcze troszkę pogadam, ale tak jak mówiłam, znaczy tak jak pisałam tutaj w scenariuszu, znaczy przeczytacie go pewnie dopiero, bo dopiero będzie wrzucony, nie musicie korzystać z mojego gotowca. Tutaj jakby chciałam Wam pokazać sposób na wykorzystanie tych karteczek, znaczy one są troszkę trwalsze niż karteczki, tych prostokątów, samo ich przyklejenie, ustawienie jeden przy drugim na macie, już sprawia, że możemy stworzyć jakąś drogę dla robota. Kto wie, może nawet byście mogli zaprogramować taką drogę, że robot sam odczytywałby kolor, cały czas by skanował kolor otoczenia i wtedy dopiero ustalał określoną odległość, więc jakby możliwości tutaj jest bardzo dużo i mi się już ta mata podoba. Sobie wydrukowałam jeszcze dwie, ponieważ zawsze z dziećmi na półkoloniach też lubimy takie jakieś ciekawe, inne niż zwykle rzeczy robić i myślę, że ta mata jest taką właśnie rzeczą inną niż wszystkie pozostałe i także może być wykorzystywana do innych celów, nie tylko do programowania, a myślę, że w szkole uniwersalność jest jak najbardziej wskazana. A, jeszcze chciałam jedną rzecz bardzo ważną powiedzieć. Pamiętajcie zawsze, zanim podejdziecie do takiego zadania z programowaniem kolorów, musicie skalibrować czujnik koloru zgodnie z oczywiście oświetleniem. Każda zmiana oświetlenia to jest oczywiście kalibracja. Ode mnie to tyle, Sylwester. Myślę, że moja mata ci się spodobała. Powiedz, że już byś chciał taką mieć. Właśnie, ja powiem tak, bo ja się widziałem to na grafikach komputerowych wcześniej, tak oczywiście mata mi się bardzo spodobała. Widziałem ją wcześniej na grafikach, więc jak wiedziałem tego się spodziewać, natomiast na żywo wygląda naprawdę super. I cieszę się, że taka mata powstała, kto wie, być może będzie do nabycia w sklepie. No, jak się tam Jolka dogada. Dogada no, szefową, tak więc, zaraz jej tu wyślę próbkę, na pewno rzeczy, się tak zakocha. Bo tak rzeczywiście kilka mat mamy, z reguły projektowałem te maty ja pod siebie, a później one rzeczywiście trafiły do sklepu, żeby się podzielić. I to jakby maty do KDA nie były pierwszymi, nawet pochwalę się, że kiedyś dla specjalnie jak zaprojektowałem maty, to i dla przedszkoli robiłem i tak dalej, bo nie wiem, czy wiecie, maty zamówione w Mentor systemy audiowizualne są drukowane, one nie leżą gotowcem, tylko są drukowane na zamówienie, czyli jest taka możliwość dodania sobie własnego logotypu na przykład placówki i to jest fajne, bo wtedy ma się taką matę z logiem i tak dalej. Ja pamiętam, jak moją pierwszą matę dostałem od Ani Świć, pozdrawiam, kodowanie na dywanie Ania Świć i Ania zrobiła właśnie ze swoim logiem i z moim logiem, wtedy razem współpracowaliśmy przy zupełnie innym projekcie i mam te maty do tej pory. Tak więc warto takie rzeczy. Tak, bo one są w ogóle bardzo trwałe, prawda? To są takie po prostu, że to jak komuś się już znudzi, to sobie może na działkę jako dywan wziąć, żeby po prostu. No, a może nie tak, ale ja mam kilka takich mat. Włącznie z matami do Embota, i które do tej pory są, i po prostu w zależnie od tego, co mi jest potrzebne, to takie rzeczy wyciągam. Natomiast słuchajcie, to ja przechodzę do swojego. Ja już przyjąłem taką taktykę, że wybieram te prostsze, bo Jolanta zawsze ma te trudniejsze, ten mój będzie trochę prostszy, ale to jest najzabawniejsze jest to, że mój opiera się na tym samym scenariuszu, o którym mówiła Jolanta, czyli na tym moim scenariuszu, w którym to będzie sterowanie robotem w pierwotnej wersji, ponieważ słuchajcie, ja wam pokażę, raczej opowiem wam tak naprawdę dwie drogi z tym scenariuszem, który teraz wam pokażę. Pierwotna wersja, słuchajcie, zakładała przygotowanie scenariusza, on się nazywa Wyścig na czas, typowo pod wyścigi kodejowe. Stąd, tak jak Jolanta wspomniała, wymagamy tutaj najpierw przejścia z dzieciakami scenariusza pozwalającego na
kontrolowanie robota z pozycji i za pomocą komputera, a jak to już zrobimy i dzieciaki to opanują, to możemy wtedy pójść o krok dalej, czyli właśnie, słuchajcie, dodawać takie scenariusze, tak jak chociażby Jolanty i to, co pokażę wam ja. I z tego miejsca także chciałem pozdrowić kolegę, który pracuje w Mentor Systemy Audiowizualne, Sebastiana, ponieważ Sebastian notabene zajmuje się tam smartflorem, czyli taką interaktywną podłogą. Jak nie wiecie, to polecam smartflor.pl, gdzie jest naprawdę kilka fajnych programów, włącznie z aplikacjami dedykowanymi robotowi Cody Rocky. I Sebastian jest wielkim fanem Formuły 1. Ja już kiedyś dawno temu do zupełnie innego robota stworzyłem scenariusz dotyczący wyścigów robotów, wyścigów Formuły 1. A teraz słuchajcie, jak myślałem o Codeju, to też tak sobie pomyślałem właśnie, że bardzo często dzieciaki, jak dostałem Codeja i programują i sterują tym robotem, to szczególnie chłopcy, oni się po prostu lubią ścigać tym robotem i to jest takie naturalne, bo chłopaki to mają w krwi, choć mówię, nie tylko, dziewczynki też lubią. I stwierdziłem, że gdyby tak zrobić zawody, że Cody Rocky, nie wiem, jak NASCAR, czy jak Formuła 1 właśnie ściga się po torze, który wcześniej wykleimy sobie, słuchajcie, taśmą malarską. Nie wiem, czy tak robiliście, ja tak robiłem. I zawsze brakowało mi jednej rzeczy, zawsze mi brakowało tak troszeczkę czasu, powiedzmy, okrążenia. Oni się ścigali między sobą, a nigdy nie było takiego przejazdu na tak zwany czas. A przecież takie rzeczy są, czy kwalifikacje, czy słuchajcie, czasówki, na przykład w kolarstwie też są czasówki, to postanowiłem coś takiego stworzyć. Ale potem, słuchajcie, jak już napisałem ten scenariusz, to sobie tak pomyślałem, że przecież to jest też scenariusz, który nada się na lekcje WF-u. I teraz tak, niby wszyscy mają korzystać z laboratoria przyszłości, ze sprzętu i tak dalej, no i taki biedny WF-ista to powie, a co ja mam robić? Więc słuchajcie, dzisiaj pokażę wam, jak tego Codeja użyć, zarówno jako taki starter i czasomierz do wyścigów robotów, ale także można spokojnie tego robota z tym kodem użyć jako też taki starter, stopper, na chociażby wyścigach na lekcji WF-u, czy na przykład jak robimy jakieś biegane dyktanda i tak dalej, to również możemy sobie ten kod wykorzystać. Tak więc słuchajcie, zaczynamy od udostępnienia standardowo mojego ekranu. I teraz potrzebujemy mBloka, bo to będziemy potrzebować. mBlok jest uruchomiony, to idziemy. Jak wcześniej wspomniałem wam, scenariusz nazywa się wyścig na czas, co oznacza, że będziemy programować, słuchajcie, robota tak, aby mierzył nam czas przebiegu tego wyścigu. I tak, wyścig zaczyna się od oczywiście, czy to będą światła czerwone, żółte, zielone, czy będzie to 1, 2, 3 i będzie to odliczanie. Z reguły wyścig tak się zaczyna, tak? 3, 2, 1, start. Podobnie jest na formule, że lecą światła i przy świetle zielonym wszyscy ruszają. No to spróbujmy, słuchajcie, sobie tak to zaprogramować. Oczywiście zaczynam od podłączenia robota, również nie podłączałem go wcześniej, tak więc robię to teraz. Robot piknął, potrzebuje połączenie, klikam sobie połączenie i teraz ważna rzecz, słuchajcie, będziemy pracować w trybie live. Dlaczego w trybie live? Ponieważ, słuchajcie, sam robot nie posiada stopera. Możemy ten stoper sobie zasymulować, dodając zmienną. Dzisiaj tego robić nie będziemy. Jest o tym zupełnie inny scenariusz, który możecie znaleźć na stronie kodowania na ekranie.pl. Dzisiaj będziemy używać stopera wbudowanego, ale zanim do tego dojdziemy, słuchajcie, najpierw ustalmy, jak będziemy uruchamiać robota, czyli tą sekwencję startową. Ja proponuję, Cody ma ABC, trzy dedykowane przyciski, więc skorzystać z przycisku A, klikamy, kiedy przycisk A jest wciśnięty. I teraz tak, słuchajcie, najpierw zakładamy, odliczamy od 3 do 1, więc prosta sprawa, bierzemy sobie pokaż, na początek ustalamy trójeczkę. Możemy, słuchajcie, także od razu dodać kolory. Tak więc z błyskawicy
dodajemy sobie kolor czerwony. Co dalej? Słuchajcie, no musimy jeszcze dodać, żeby te sekundy nam on wyczekał. Więc tutaj będziemy potrzebowali z kontroli wyciągnąć sobie sekundę i mamy taki pierwszy krok. Trójka jest. To teraz słuchajcie, co potrzebujemy przekopiować, czyli zduplikować tą sekwencję i jeszcze raz. Trójeczka na dwójeczkę, kolorek sobie słuchajcie zmienimy. Czekamy sekundy i po raz kolejny, słuchajcie, i jeszcze raz. I teraz będzie jeden. Zmieniamy kolorek, no już na taki bardziej zielony. I potrzebujemy teraz, słuchajcie, zrobić tak, że no kolorek tak. I po zielonym, może tak zrobimy. Jeden. I pokazujemy zielony, bo to będzie świecił mu nosek. I na ostatnie, co potrzebujemy, to oczywiście stop. Spróbujmy przetestować sobie ten kod. O, słuchajcie, złośliwość rzeczy martwych. I tak to bywa właśnie. Ja robota ten, on się chwilowo rozładował. Dobra. To zaraz to przetestujemy, tylko wymienię robota. Sekundka. Ale numer. A przez chwilę jeszcze działał. Dobrze mieć drugiego w zapasie. Zobaczymy. Ten może. Ten mam nadzieję, że mnie nie zawiedzie. On nawet ma wgrany jakiś kod, więc podłączymy jeszcze raz. I zobaczymy. Naciskamy jedyneczkę. I puścił start. Jeszcze raz. A, 3. I zobaczcie, nosek robota pokazuje nam także odpowiednie oświetlenie. Start nam działa. Teraz możemy przejść, słuchajcie, dalej do rozbudowywania tego kodu. Co potrzebujemy? Przede wszystkim, no jak robot już ten start zrobi, ale teraz słuchajcie, to jest poważnie, złośliwość rzeczy martwych, bo drugi robot również mi pokazał baterię, więc muszę go podłączyć po kablu. To słuchajcie, jak ja to wytłumaczę i zaraz podłączymy na szybciutko robota. Jak już go puściliśmy, czyli ten start, to teraz potrzebujemy puścić timer. I teraz słuchajcie, timer znajdziemy w czujnikach. Czujniki. Mamy go, słuchajcie, tutaj. I teraz tak, jak włączę timer, mam nadzieję, że to będzie widać, rozszerzę tutaj na okno, to ten timer będzie... W tej chwili nam nie uruchomiliśmy go, ale powiem pokazać nam ten timer, że on sobie tutaj leży. A nie, może nie timer, stoper użyjemy, przepraszam. Widzicie, przez to, że ten to nam... Przecież nie, no dobrze, jest timer, bo się zakręciłem przez to, że mi robot siadł i mnie zestresował trochę. Ten timer, tak jak stoper w postaciach, o, bo w postaci chyba to się stoper nazywa, to też... Teraz jest timer, był stoper, pozmieniali nazwy w mBloku. I stąd po prostu takie rzeczy. O, widzicie? On sobie na bieżąco leci i tu go na postaci widać. Na urządzeniu nam go nie widać, ale dobra, słuchajcie. Co potrzebujemy? Potrzebujemy wyciągnąć sobie właśnie ten timer. Na sam początek, zaraz po starcie, musimy sobie go wyzerować, czyli... Dajemy tutaj zeruj timer i po wyzerowaniu tego timera, czekajcie, tylko to może wyłączę ten timer, po wyzerowaniu tego timera on zacznie nam lecieć od początku. Pokaże nam, no tu nam nie pokaże tego timera teraz, bo mamy robota w ogóle odłączonego, a napisaliśmy dla niego kod. Dobra, słuchajcie, po wyzerowaniu timera
po starcie, tak jakbyśmy zaczęli od początku, słuchajcie, odliczać. Co potrzebujemy? I teraz tak, moglibyśmy ustawić, że ten timer się zatrzyma w momencie, kiedy dotkniemy robota. Natomiast, tak jak Jolanta powiedziała, w Kodi Rocky mamy tutaj serię czujników. Jest też czujnik zbliżeniowy, czyli taki czujnik, który wykrywa nam przeszkody. I teraz ten czujnik w bardzo prosty sposób możemy sobie teraz użyć, tworząc warunek. Czyli warunek, słuchajcie, jeżeli... I zadaniem naszego warunku będzie, jeżeli robot, coś się zbliży do robotu, w tym przypadku jeden robot przyjedzie obok drugiego, tak jak mija się linię mety, albo uczeń dobiegnie do robota, czyli zbliży się do niego, to wtedy nastąpi zatrzymanie tego czasu i wyświetlenie go na ekranie. I teraz słuchajcie, potrzebujemy poszukać znowu w czujnikach. Mamy tam coś takiego, przeszkody z przodu. Jeżeli przeszkody z przodu, to wtedy po pierwsze wracamy do wyglądu i będzie pokaż timer. I po drugie, tutaj czujniki, bierzemy sobie ten timer. I po drugie, słuchajcie, musimy co zrobić, bo timer będzie cały czas leciał, więc musimy zatrzymać cały kod. I tu wyciągniemy z kontroli stop wszystkie. I teraz słuchajcie, dosłownie musicie mi dać chwilę. Muszę poszukać kabla, podłączę robota po kablu i spróbuję wam to pokazać najmocniej. Chyba, że się włączy na chwilę i uda się podłączyć, nie padnie bateria. Dobra. No nie, niestety. Dobra. To Jola, jakbyś mnie wsparła, jeszcze coś opowiedziała, a ja idę szukać kabla, tak żeby podłączyć. Dobrze? Dobrze, dobrze. Zagadać towarzystwo to ja bardzo chętnie. Kochani, dajcie znać, bo robimy już plany, co w przyszłym sezonie, co najbardziej by was interesowało, czy korzystacie z naszych scenariuszy, co byście chcieli jeszcze, żeby w tym robocie wykorzystać, co zrobić. No, moim marzeniem jest, żeby troszeczkę Pythona więcej zrobić, ale no, tutaj muszę się, nie ukrywam, poduczyć. No i przecież mamy jeszcze klocki Neuron i moje ukochane Lego, więc myślę, że może z Sylwestrem ruszymy jeszcze jakieś dodatkowe gadżety do Kodeja. Także jeżeli macie jakieś pomysły, co jeszcze warto by było zrobić, to jak najbardziej tutaj jest teraz na to pora. No myślę, że Sylwester walczy, słuchajcie, tak zawsze jest. Ja najbardziej lubię, kiedy mam grupę, dzielę dzieciaki, mam 6 robotów i zawsze w jednej grupie mi się trafią takie łobuziaczki, mimo że ja zawsze ładuję roboty, bardzo tego pilnuję, cały czas mam ustawione, że jak robot się włącza, to pokazuje się jego poziom baterii, to no, po prostu trafi się nieraz tak, że po prostu no, się rozładuje, bo zazwyczaj dzieci tam po prostu intensywnie użytkują i po prostu jak takiej grupie właśnie niedobrzaczków mi się trafi, że ten robot się rozładuje i wtedy mówię, no trudno, byliście niegrzeczni i robot, wykrywanie emocji, tak, ja bardzo właśnie w tym sezonie bardzo mi się podobało właśnie to korzystanie z tych usług poznawczych robota. No i ubolewam tak samo jak Sylwester, że niestety firma MakeBlock tak nie rozwija tego robota, ponieważ moim zdaniem jest to jeden z najlepszych robotów na rynku. Mam kilka, jak wiecie, różnych innych i no Kodi Rocky to jest taki po prostu, z którego korzystam cały czas. Też w jednym... bo jak wiecie, jestem bibliotekarzem, to już chyba wszyscy wiedzą, jak gdzieś wychodzę już z piekarnika, to nie moja wina.
właśnie w jednym z numerów Bibliotekarza Zachodniopomorskiego pojawiła się właśnie, tematem numeru była właśnie robota dla robota. Ten numer Bibliotekarza Zachodniopomorskiego oczywiście jest dostępny i poznacie go po tym, że na okładce są właśnie dzieci, które właśnie nad Kodejem działają, więc jak najbardziej można tutaj też o tym poczytać, ale ja i może to właśnie uda się z firmą Mentor, z Fundacją Inspirujemy wydać taką właśnie broszurkę, ponieważ te zajęcia, które prowadzę w bibliotece, to jest robota dla robota, tak to nazwałam. I to jest ciąg takich 5 zajęć. Klasy się zapisują po prostu na zajęcia. I jak już przyjdą na pierwsze, to potem na drugie, trzecie, czwarte, piąte i krok po kroku po prostu poznają robota. Tak samo tutaj też pracujemy nad tym, żeby te scenariusze, które tworzymy dla Was i karty pracy też w poprzednim sezonie, tak, koniecznie wydać, tak, zgadza się. Ja bardzo lubię, wiecie, jestem bibliotekarzem, więc lubię papier. Elektronika elektroniką, ale jak coś jest wydane, to już od razu jest level wyżej. Też napisaliście Lego, Neuron jak najbardziej, ale no nasz Sylwester prężnie działa z oczywiście z drukarką 3D. Ja niestety nie mam drukarki 3D, ale wiem, że Sylwester tam prężnie tworzy, więc o, no właśnie, tak czasami coś się pochwali. Dobrze, Jolanta, uratowałaś sytuację, ale już zostań, bo jest finał, słuchajcie, i to jak to jest, jak człowiek szuka kabla, bo do Kodeja to też jest ważne, musi być odpowiedniej grubości kabelek, tak więc dziękuję Ci bardzo, ale zdążyłem go chwilę podładować i działa. I z tego wszystkiego jeszcze jedna rzecz, która powinna się pojawić w kodzie, mianowicie jeżeli warunek jest bez pętli, on zostanie sprawdzony tylko raz i nie będzie później działał. Więc pamiętajcie, że potrzebujemy jeszcze pętlę i teraz postaram się Wam pokazać, już przetestowałem, wszystko działa, tak więc rozpoczynamy ruch robota, go trochę później oddalę, żeby nie wyłapał, więc jest 3, 2, 1 i on w tej chwili, słuchajcie, puścił start i on sobie zlicza tak naprawdę ten czas, bo ten pokaż timer pojawi się dopiero jak coś mu przejdzie przez drogę, czyli zobaczcie, jak ja go osłonię. No, jak ja go osłonię, bo teraz chyba za ciemno, to powiem mi się. Tak, bo trochę halo, halo. Ciemno. Dokładnie, więc słuchajcie, ja spróbuję się jeszcze rozjaśnić na fulla całkowicie. Tak, o. Tak, słuchajcie, zawsze to oświetlenie to po prostu jest bardzo ważne. Jak coś wam nie wychodzi z tymi czujnikami, no to jest no. 90% szansa, że to jest światło. Ja mam po prostu dzisiaj tu za Buenos Aires wszystkie lampki zapalone, bo inaczej u mnie też by całkiem inaczej kolory odczytywał. Spróbujemy niż... po drugim kabelku. Takie. No i mówię, zdążyłem go przetestować, że działał, ale sama zasada tego, czyli o, spróbuję uruchomić. Bo teraz mi dziwne wartości podaje oczywiście, bo muszę się podłączyć. Bo wiecie, że jak jesteśmy live, to kod nie jest przetrzymywany w robocie, więc sama zasada działania, spróbujemy zrobić to zupełnie inaczej, czyli jedziemy tak i patrzymy sobie na robota i w momencie jak pojawi się coś, to powie nam ten robot teraz wyskaczyć. Ale jak dzisiaj nam wszystko przed chwilą działało, i mówię, jak ma się coś technologicznie popsuć, to się zawsze popsuje. A, ja masz tam bloka odpalonego? Nie, ja wiem dlaczego, bo ja po prostu źle zagnieździłem. I widzisz, to jest tak, jak się... O, teraz będzie działało. Czyli jeszcze raz. 3, 2, 1, do 3 razy sztuka. Tak, odliczy. Wybuch. Jest. O, działa. Zobaczcie, byłem dość szybki. No tak więc zbliżymy to jeszcze raz. On sobie działa. Widzicie, że biała dioda się cały czas świeci, tak, aż coś prześmignie, przesunie obok niej, więc teraz już zdążyło się prześmignąć. Zobaczcie i mamy czas 8,9 sekundy, tak? Tak, więc to działa, tylko ten warunek źle ułożyłem na szybkiego, tak więc... Super, ale... jeszcze można by dodać właśnie dźwięk, jak to start się pojawia, takie tiii, można... wtedy dzieciaki zaczynają biec i pyk. Oczywiście to jest tylko propozycja, akurat dźwięków nie dodawałem. No wiadomo, to ten... jest... Ale tak jak mówię, podstawowy. I słuchajcie, i zobaczcie, coś przejdzie obok, tak?
i jest kolejny. I to jest świetne naprawdę na chociażby zajęcia WF-u i pokazanie, tak? Halo, przecież można też wykorzystać nową technologię, między innymi właśnie na takim WF-ie. Tak więc, moi drodzy, no trochę pechowo ta końcówka, za co was najmocniej przepraszam. Pokażę jeszcze kod, bo chyba wyłączyłem udostępnianie ekranów w sumie, tak żebyście mogli zobaczyć finalnie, jak to wygląda. Więc mamy pętla zawsze, jeżeli przeszkody z przodu, pokaż timer i potem zatrzymaj wszystkie, bo jak tego timeru nie zatrzymamy, to on będzie po prostu pokazał nam cały czas. Wtedy trzeba było dodać pod jakiś przycisk, na przykład zatrzymaj wszystko i tak dalej, i tak dalej. A tak pokazuje nam już gotowy ostatni czas. Spróbujcie, czy to z wyścigiem, czy to na WF-ie. Zachęcamy i polecamy. No i słuchajcie, z tego miejsca jeszcze was zapraszam za tydzień na spotkanie z Darkiem, czyli foto-wideo, a my się być może, mam nadzieję, taką z Jolantą w jakiejś nowej serii zobaczymy. Niekoniecznie robotyczne, bo Jolantę będę próbował namówić na coś innego. Wiele rzeczy teraz jest... Sylwester zawsze mnie coś wiele rzeczy się dzieje, a być może będziemy chociażby, nie wiem, robili inne zadania. Tak, Jolanta jest tutaj dość biegła z robotami, tak więc zobaczymy, co przyniesie. Będziemy działać. Jesień, dokładnie. Tak więc bardzo wam dziękujemy. Poczekajcie, bo przecież jeszcze certyfikaty bym przez te baterie zapomniał. No właśnie. Na ten, bo to pech. Zawsze, a ja jeszcze w różnych czasach ładuję zawsze te dwa oswojone domowe kodeje i jakimś cudem się obydwa sypły na jeden raz. Tak więc słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za dzisiaj. Polecamy, zachęcamy. Strona kodowanie na ekranie, tam jest zakładka scenariusze i w zakładce scenariusze znajdziecie to wszystko, o czym my wam opowiadamy, czyli wszystkie, słuchajcie, scenariusze. Jest ich, liczyłaś? Ja nie liczyłem. Ale nie, jest... właśnie, jest sporo. Kiedyś zbieraliśmy je tak. Tak, zbieraliśmy kiedyś i ten, ale oczywiście przyrosło, bo chociażby w samym drugim półroczu 5 spotkań to jest 10 nowych scenariuszy. Tak. Od nas dla was myślę, że będzie około 30-40 scenariuszy, z których można śmiało korzystać, plus jeszcze PDF-y 3 publikacje. Tak więc bardzo wam dziękujemy. Jeżeli macie jakieś pytania, zawsze możecie zaczepiać mnie lub Jolantę, albo pisać na przykład na grupie Zainspirowani. Miłego wieczoru wam życzymy. Poniedziałkowego, nie tylko. I jak to mawiam, wiem, że się powtarza mój ulubiony youtuber, znośnego tygodnia. Znośnego. Amen.